Tałuszczyca pojawiła się u mnie, kiedy miałam 3 miesiące, więc tak naprawdę ja nie znam życia bez tej choroby. Towarzyszyła mi od samego początku i pewnie dlatego proces tego oswajania był dużo łatwiejszy, ponieważ nie musiałam porównywać życia przed chorobą do życia po chorobie, ponieważ całe życie z tą chorobą funkcjonuje. Moi rodzice nie chorowali na łuszczycę, dziadkowie nie chorowali na łuszczycę, także w najbliższej rodzinie nie ma innych przypadków osób chorych na łuszczycę. Moi rodzice zawsze wykazywali się dużą akceptacją, ale też traktowali mnie przede wszystkim normalnie. To znaczy, oczywiście chodzili po lekarzach, szukali różnych sposobów leczenia łuszczycy, natomiast nie było z tego powodu ani taryfy ulgowe, ani nie traktowali mnie w inny sposób. Również uświadamiali naokoło naszą rodzinę dalszą czy bliższą, mówiąc wprost, że jestem chora, że mam łuszczycę. Nigdy nie unikali tego tematu i myślę, że to też pomogło mi w dorosłym życiu, ale także w momencie, kiedy byłam nastolatką czy dzieckiem, ponieważ wiedziałam, co to jest za choroba, wiedziałam, na czym polega, a także wiedziałam, że nie należy się jej wstydzić, bo nie jest niczym zdrożnym, nie jest niczym złym i nie jest moją winą, że taką chorobę mam. Mam dwójkę dzieci. W każdej ciąży łuszczyca się całkowicie wyciszała, czyli wszelkie zmiany, które były przed ciążą, w trakcie ciąży ustępowały. Sama łuszczyca nie miała u mnie wpływu na decyzję o podjęcie decyzji o posiadaniu dziecka. Pojawiała się, powracała, natomiast była to albo zmniejszona siła niż przed zajściem w ciążę, albo na podobną skalę. Także w moim przypadku ciąża nie powodowała dużego wysypu po ciąży, po urodzeniu dziecka. Nigdy nie zastanawiałam się nad tym, czy łuszczyca będzie miała jakikolwiek wpływ na to, jaką będę mamą i czy będę mogła być normalnie funkcjonującą mamą. Ponieważ jestem z nią oswojona i umiem sobie z nią radzić też w sytuacjach kryzysowych, myślę, że to miało to duży wpływ na to, że nie bałam się tego, że nawet jeśli ona się pojawi już, kiedy pojawią się dzieci, to nie będę sobie umiała z nią poradzić. Nie bałam się tego, że łuszczyca w jakikolwiek sposób przeszkodzi mi w opiece nad dziećmi, czy w zabawach z nimi, czy w sprawowaniu po prostu funkcji i roli mamy. Problem może być w naszej głowie, tak? Problemem, oczywiście, jak każda kobieta planująca dziecko, chciałabym, żeby moje dzieci były zdrowe, więc jeśli chodzi o chorobę, jaką jest łuszczyca, oczywiście pojawiło się pytanie i pojawiła się lekka obawa, czy moje dzieci będą zdrowe, czy nie zachorują, czy będą miały taką postać łuszczycy, czy inną. Natomiast nawet ta obawa nie wpłynęła negatywnie na moją decyzję o posiadaniu dzieci.